Nie każdy wie, że ponad połowa Katowic to tereny zielone, czyli lasy lub parki. To właśnie w niedzielę 9 sierpnia udowodnili Filipowi Hajzerowi pracownicy katowickiego magistratu. Zaprosili go bowiem do wspólnego biegu, aby pokazać, że Śląsk to nie tylko kopalnie. Na portalu społecznościowym Filip zapytał, gdzie pobiec, gdzie jest najlepsza ścieżka. No i udowodniliśmy, że oczywiście w Katowicach. W Katowicach pokazaliśmy nasze tereny zielone, skończyliśmy na hałdzie, pokazaliśmy szyb, ale udowodniliśmy, że Katowice to nie same kopalnie. Biegało się fantastycznie, do tej pory Katowice znałem z tego, że są kopalnie, to wiadomo, każdy Polak o tym wie. Tata zabierał mnie bardzo często do spotka na mecze polskiej reprezentacji w siatkówkę, bo jest największym fanem tego sportu, jakiego w życiu widziałem. Więc stąd, świetne jedzenie oczywiście, kapusta modra, zrazy, coś pysznego, ale w życiu nie spodziewałbym się, że to jest cud natury, a jest. Przebiegliśmy przez przepiękny las. Zaraz po burzy, więc para podnosiła się, wyglądało to po prostu malowniczo, jak z Hollywoodu. Nie trzeba wysadzać mostu na Górnym Śląsku, żeby przeżyć piękne polskie doświadczenie, panie Tom Cruise. Właśnie, wystarczy przyjechać do Katowic, przebiec się tutaj po okolicy. Ale nawet dla Toma Cruise'a podbieg pod tę hałdę w tym upale, a dzisiaj mamy 31 stopni, to byłoby wyzwanie. Serdecznie zapraszamy. Dzisiaj aura jest dość specyficzna. Zaczynaliśmy przy 30 stopniach upale, później zaczął lać deszcz, więc aura była różna. Na podbiegu dość parno, więc można się zmęczyć, nie trzeba wyjeżdżać z Katowic. Lato w Kato także może być męczące. Ale to wszystko jest pozytywne i będziemy zachęcać teraz kolejnych i mamy nadzieję, że przyjadą kolejne osoby, których będziemy mogli namawiać do tego, by w Katowicach spędzać czas, by odczarowywać ten wizerunek miasta. Warto biegać, dlatego że, nie wiem czy macie tak jak ja, ale ja kocham jeść. Więc żeby mieścić się w tym tutaj kadrze, to trzeba biegać, żeby to się wszystko na jakimś poziomie utrzymywało, nie? Tak plus minus, żeby było ok. Ja biegam raz 5, raz 10 kilometrów, tak sobie to rotuję i co 3 dni odpoczynek. No, więc po to warto biegać. A jeszcze fajnie by było przebiec się przez Katowice, bo naprawdę to jest czad, to jest obłęd. Ja się nie spodziewałem. Za każdym razem, kiedy będę tutaj z jakimś mniejszym bądź większym interesem, a do Dzień Dobry TVN robimy materiały, live i tak dalej, zawsze będę ze sobą zabierać strój do biegania. Buty, koszulkę, spodenki i tak naprawdę nic więcej nie potrzeba. To jest piękne w tym sporcie, że trzeba tak niewiele, żeby zrobić tak wiele. Amen. Siostry i bracia. Trasa, którą pokonali uczestnicy, wyniosła 5 kilometrów. Start zlokalizowany był na wodnym placu zabaw przy ulicy Biedronek i Radockiego, zaś meta znalazła się na hałdzie na Kostuchnie.